60-tysięczny Irpień apokaliptyczną pustynią. Pokazano wideo 60-tysięczny Irpień zamienił się w apokaliptyczną pustynię. Po miesiącu zaciętych walk, władze ukraińskie poinformowały o odzyskaniu kontroli nad Irpieniem. Miasto jest niemal całkowicie zniszczone przez rosyjski ostrzał i walki. Agencja UNIAN porównuje je do apokaliptycznej pustyni. Na nagraniu widać ciała zabitych leżące na ulicach, zniszczone domy, mosty, tory kolejowe, spalone i rozerwane na strzępy samochody. Ze względu na drastyczność przedstawionych scen nie publikujemy pełnego wideo. Ukraińcy odzyskali kontrolę nad Irpieniem. W wymarłym mieście słychać odgłosy odległych wystrzałów. Przed wojną 60-tysięczny Irpień, położony na północny zachód od Kijowa, był ostrzeliwany przez Rosjan od pierwszych dni wojny. Agresor próbował z tego kierunku podejść pod stolicę. Mieszkańcy ryzykując życiem, ewakuowali się pod ostrzałem, wielu z nich zginęło. W poniedziałek, po miesiącu zaciętych walk, władze ukraińskie poinformowały o odzyskaniu kontroli nad miastem. Mieszkańcom zabroniono jednak kategorycznie powrotu do niego, ze względu na trwający ostrzał. Zapowiedziano, że od środy w mieście rozpoczną się operacje poszukiwania zaginionych i identyfikacji zabitych.